Mateusz, zapytamy Cię o te sparingi przedsezonowe, bo coraz lepiej Ci w nich idzie. Czy to jest w końcu ten właściwy moment, te właściwe tory w Rakowie, na które chciałbyś wskoczyć? No na pewno chciałbym wskoczyć na ten poziom. Mam tutaj coś do udowodnienia. Te sparingi cieszą. W mojej grze na pewno jest dużo do poprawy, ale to, co dla mnie najważniejsze, to zdrowie, które na razie nie szwankuje i z tego się cieszę. No właśnie, zapytam Cię o zdrowie. Czy teraz wszystko już w porządku? Tak, jak najbardziej. Odchodząc przed laty z Rakowa, spodziewałeś się, że będzie taki moment, że wrócisz tutaj i będziesz w momencie, kiedy klub walczy bardzo mocno o ekstraklasę? No, kiedy odchodziłem, to nie było kolorowo, ale wiadomo, że ten czas upłynął na korzyść klubu i wszystko tutaj się posunęło do przodu i teraz jest ogromna szansa i dlatego trzeba zrobić wszystko, aby ją wykorzystać. Czuwasz to wszystko pozytywne, co jest wokół Rakowa, bo przewaga wielka w lidze to jedno, ale niedługo przyjedzie tutaj Legia Warszawa. No tak, w lidze ta przewaga jest, ale też dlatego nie można odpuścić, nie można się zdekoncentrować, trzeba mocno pracować i wygrywać każdy mecz, a wiadomo, że ten mecz z Legią to jest taki dodatkowy smaczek, bo przyjeżdża tutaj bardzo silna drużyna i będziemy się chcieli pokazać z jak najlepszej strony.